Koło gospodyń wiejskich w Kanii może pochwalić się tym, że już od 75 lat swoją działalnością prężnie działa na tle kulturalnym i społecznym. Od 1949 roku panie angażują się w życie mieszkańców wsi, a także promują lokalną kuchnię i folklor. Muszę powiedzieć, że 75 lat to jest kawał czasu. Pracowały na to 3 pokolenia i 4 już rośnie. I cieszę się, że właśnie tu w Kanii to koło gospodyń, jak tylko pamiętam i miałam przyjemność poznać tutaj was i panią przewodniczącą, zawsze byłyście aktywne, zawsze działałyście i to bardzo cieszy. Zawsze mówię, że tam, gdzie jest koło gospodyń wiejskich, tam wieś żyje. I to jest prawda, bo jest ktoś, kto rzuca hasło, że to i tamto trzeba zrobić, przygotować. A jeśli jest ktoś, kto właśnie to tym tak pokieruje, to wtedy i wieś łatwiej zgromadzić i coś zrobić dla niej. Historię koła od jego powstania opowiedziała przewodnicząca Maria Woźniak. Za datę rozpoczęcia działalności koła gospodyń w Kanii uznaje się datę 1 października. Założycielką była Maria Stasiak. Początkowo koło liczyło 20 członkin, a na pierwszej liście znalazły się między innymi Maria Majszak, która jest obecna. Oraz pani Genowefa Czyżewska. To jest napisane w kronice. Dalej to nie wiem, bo tyle żeśmy doczytały. Które są w naszym gronie od ponad 70 lat do dziś. W tamtych czasach koło zajmowało się głównie pomocą przy zapewnieniu opieki dzieciom szkolnym podczas wakacji letnich i ferii zimowych. Panie troszczyły się też o rozwój intelektualny i kulturalny lokalnej społeczności. Organizowano kursy dziedziny kroju, szycia, haftu oraz kursy gastronomiczne. Członkinie spotykały się na Dniach Matki czy Dniu Kobiet, organizowały Sylwestra i zabawy karnawałowe. Maria Stasiak przewodniczyła koło gospodyń wiejskich w Kanii od 1960 roku. W latach 1960-65 przewodniczącą była Anna Tomaszewska. W tym czasie w zakresie działalności koła były kursy szycia, gotowania i pieczenia oraz robót na drutach. Wiele z nich odbywało się w mieszkaniu Anny Tomaszewskiej, bo wówczas nie było świetlicy. Odbywały się też różne konkursy, jak chociażby więcej mleka lepszej jakości czy najładniejszy ogródek przydomowy. Zaczęto także organizować wyjazdy do teatru, w którym czasie także odbywały się imprezy okolicznościowe. W 1968 roku powstał tak zwany dzieciniec. Koło gospodyń wiejskich zadbało o to, aby podczas ferii letnich dzieci znalazły opiekę i zabawę w trakcie żniw. Od 1965 roku do 1979 kołem gospodyń wiejskich w Kanii kierowała Krystyna Kwaśniewska. W tym czasie koło liczyło 45 członkiń. Wśród nich były Maria Sitarek, Jadwiga Stasiak, Teresa Bertling, Teresa Kosiorkiewicz, Czesława Ruczyńska, Zofia Nowak, Urszula Hamot, Aurelia Bertling i Teresa Kwaśniewska. Panie są z nami do dziś. Od 1979 roku do 1986 na czele koła stała pani Zofia Nowak, obecna tutaj wśród nas. Przewodniczyła temu kołu przez 8 lat. Od 1986 roku, od 8 grudnia, od dnia moich imienin, zostałam przewodniczącą, czyli 38 lat będzie niedługo. I nadal przewodniczę. Myślę, że się znajdzie następczyni niedługo i mnie zastąpi, bo to, mówię, młode też mają inne poglądy, inne i myślę, że też się będą dobrze wywiązywały. Obecnie kontynuujemy tradycję naszych poprzedniczek i bierzemy udział w różnego rodzaju uroczystościach. Z pewnością mieli Państwo okazję spróbować naszych regionalnych potraw serwowanych podczas dożynek, Dni Barcina czy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czynnie uczestniczymy w kiermaszach bożonarodzeniowych oraz prezentacjach stołów wielkanocnych, a także w imprezach i uroczystościach gminnych, podczas których częstujemy swoimi specjałami.
Głęboko wierzę, iż dalsze lata naszej działalności będą również owocne i pomyślne. Nie zabrakło też humorystycznych akcentów. Dawno do skrzyneczki nie zaglądałam, a tu liścik. Zaproszenie. Mówię, z koleżankami się spotkam. Gizela. Gizela, 30 rocznik. 18 lat miałam, jak koło założyłyśmy. Kluczowa jestem. Kiedyś tutaj na spacerek. Chyba z Romanem, to chyba było z Romanem. Szliśmy i piaszczystą drogą od Kluczowa tutaj. A tutaj we wiosce gospodyń stoi. Gospodyń tak w kółko. I postanowiliśmy kółko gospodyń założyć. To było 75 lat temu, jak ten czas leciał, jak ten czas leciał. Z Kulczewa. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie Kulczewo, bo widzę, że tutaj dużo nieznajomych twarzy, chyba z Barcina, czy z innych miejscowości też. Kulczewo tutaj, gdzie te pagórki takie, taka droga wyboista, dzisiejsza młodzież mówi, że to dziury w asfalcie. W trakcie uroczystości Marianna Radzięda, przewodnicząca Rady Wojewódzkiej Kół Gospodyń Wiejskich, przyznała Order Serca Matkom Wsi dla Zofii Nowak oraz złożyła życzenia Marii Woźniak, która prowadzi koło już od 38 lat. Jest nam niezmiernie miło wręczyć odznaczenie Order Serca Matkom Wsi za to, że wychowałaś troje dzieci, czworo, za to, że pracowałaś społecznie, znalazłaś czas dla innych, nie tylko dla rodziny. Order Serca Matkom Wsi jest to symbol uznania za matczyny trud włożony w wychowanie następnych pokoleń Polaków, w tym za kształtowanie postaw moralnych w domu rodzinnym i środowisku, zaangażowanie w przeobrażaniu życia wsi oraz rodziny wiejskiej, postępową, korzystającą ze zdobyczy współczesnej cywilizacji. Aktywność społeczno-zawodową w środowisku wiejskim oraz pracę na rzecz umiłowania ojczyzny. Gratulujemy, cieszymy się bardzo. Niech ten skromny medal będzie po prostu takim przypomnieniem spędzonych lat razem tutaj z mieszkankami wsi Kania, w kole gospodyń. Gratulujemy. Bardzo proszę, gratuluję. Gratulujemy. I ściskamy panią serdecznie. Miło nam. Szanowna przewodnicząca, kochana Marysiu, perełko tej wsi, duchu, który ciągle potrafi wyciągać każdego roku na wycieczki, na wyjazdy. Sama miałam przyjemność towarzyszyć wam również w jednym wyjeździe, ale niestety no, te cele swoje już tutaj wymaga i ja już na wędrówki się nie nadaję. Z okazji jubileuszu 75-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich składamy ci serdeczne gratulacje i podziękowania za dotychczasową, aktywną działalność na rzecz kół gospodyń wiejskich gminy Barcin. Działalność, która miała na względzie dobro kobiety, rodziny oraz małej ojczyzny. To dzięki twojej wytrwałości i uporowi w kultywowaniu tradycji przodków osiągnęłyście wspólnie wiele sukcesów. Wasz sukces to muzyka i śpiew oraz wychowanie pokolenia następczeń, które przejmują pałeczkę do dalszej działalności na rzecz kultywowania tradycji. Działając za dotychczasową działalność, gratulujemy pani osiągniętych sukcesów oraz życzymy wytrwałości w pracy przy rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej oraz życia osobistego. Kochana Marysiu, podpisała przewodnicząca Rady Związku Zofia Kozłowska, pan prezes zarządu związku Henryk Sobczak, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Marianna Radzięda. Gratulujemy, dziękujemy i prosimy o więcej. Gratulacje złożyła przewodnicząca Rady Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy Zofia Kozłowska. Szanowne jubilatki, z
okazji jubileuszu 75 lat istnienia przyjmijcie gratulacje. Z okazji właśnie tego jubileuszu w Kani przekazujemy Wam serdeczne podziękowania za dotychczasową działalność społeczno-zawodową, dającą Wam satysfakcję oraz uznanie społeczności gminy Barcin i powiatu żnińskiego. Wasza działalność to wkład dla małej ojczyzny Kania, realizowany w zmieniających się warunkach politycznych w celu poprawy jakości życia, pobudzenia aktywności społeczno-gospodarczej oraz współpracy międzysąsiedzkiej. Gratulujemy Wam dokonanych czynów oraz społecznej aktywności i postawy. Do życzeń dołożyli się biorący udział w uroczystości reprezentanci władz samorządowych. Zastępca burmistrza Hubert Łukomski, sekretarz Waldemar Dolata, skarbnik Joanna Żmudzińska i zastępca przewodniczącej Rady Miejskiej Paweł Ratajczak. W imieniu władz samorządowych tutaj nas zgromadzonych bardzo gratulujemy tak zacnego jubileuszu. Życzymy Państwu, aby kolejne jubileusze też w tak wspaniałej atmosferze się odbywały jak w tej chwili. Mieliśmy przyjemność też być na poprzednim jubileuszu 5 lat temu. Świetna atmosfera, dobrze się bawiliśmy. Tak jak Pani Przewodnicząca mówiła, spaliśmy następnego dnia do godziny 11, dlatego na mszy na 10.30 nie zdążyliśmy. Mam nadzieję, że Państwo zdążycie. Ja do pracy rano. No właśnie, Pani Przewodnicząca do pracy rano, tak, bo my wiemy, jakie Pani obowiązki musi jeszcze dodatkowo wykonywać. Natomiast bardzo, bardzo mile i fajnie to było przez Państwa tutaj zaprezentowane chwilę wcześniej, gdy tutaj mamy też osoby, które tworzyły to koło tak naprawdę 75 lat temu, więc wielki, ogromny szacunek i wielkie brawa dla Pani i ukłony. Ja osobiście też podejdę za chwilę z Panem Przewodniczącym i tutaj pogratulujemy, bo naprawdę to nie jest coś takiego, co się zdarza zawsze i często. My mieliśmy okazję z Panem Przewodniczącym być przed chwilką na sympozjum poświęconym Jakubowi Wojciechowskim i tam wszyscy dbają o to, żebyśmy nie zapominali o wysoko pojętej, bym tak powiedział, kulturze. Natomiast Państwo też dbacie o to, żebyśmy my nie zapomnieli nigdy o czymś w Waszych kulinarnych dokonaniach, bo głównie z tego koła gospodyń wiejskich słyną. I my jako tutaj chyba samorządowcy jesteśmy tego typu przykładem i takimi trochę testerami, bo to, co Państwo zawsze gdzieś częstujecie i pokazujecie na różnych imprezach gminnych szczególnie, to zawsze nasze podniebienia są bardzo wysoko gdzieś tam postawione, a Państwo zawsze stajecie na wysokości zadania, bo zawsze to pięknie wygląda. Słowa uznania z okazji jubileuszu zużyło Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO w Barcinie prezes Włodzimierz Osuch oraz Agata Węgiel. Z okazji jubileuszu 75-lecia Koło Gospodyń Wiejskich w Kani, Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO w Barcinie pragnie złożyć wyrazy uznania i szacunku wszystkim członkom koła za wieloletnią społeczną działalność oraz za wkład w naszą małą ojczyznę. Dziękujemy za dbałość o zachowanie rodzimej tradycji, rozwój kultury i promocję gminy Barcin. Życzymy dalszego rozwoju, owocnej pracy, kolejnych lat bogatych w sukcesy oraz radości z podejmowanych wyzwań. Uroczystości towarzyszył jubileuszowy tort i szampan. Prawdziwą ucztą dla uszu był za to koncert Anny Ratajczak. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz ty. W ciągu tych 75 lat koło prężnie się rozwinęło. Liczba członkiń zwiększyła się, a organizacja uczestniczy w wielu imprezach organizowanych w gminie i poza nią. W imieniu telewizji lokalnej życzymy dalszych jubileuszy i jeszcze długich lat owocnej działalności.